Cześć moi drodzy, witam was w następnym wideo na moim kanale i tym razem update odnośnie FMOS, tutaj Claim Rack Drop. No i obecnie możemy potwierdzić wszystkie 4 tutaj dropy, ja już wszystkie te 4 mam. Pokrótce tłumaczyłem to w poprzednim wideo, jak to zrobić. Void on Governance Proposal, czyli po prostu musimy tutaj w zakładce Governance zagłosować, żeby zyskać 25 dropa. Stake your tokens, czyli te, które już mam tutaj zaklejmowane z głosowania, no to wystarczy, że wtedy tylko zastykujemy w zakładce staking i też dostaniemy następne 25% tutaj nagrody. Execute and IBC transfer, to pokazywałem wam w pierwszym wideo a propos tutaj FMOS-a, więc cofnijcie się do niego, jeśli nie będziecie mogli go znaleźć, no to nie ma problemu, wleci tutaj właśnie w zakładce u góry, w karcie powyżej, więc przejdźcie sobie do tego wideo i zobaczycie, jak zrobić to krok po kroku. No i use the EFM, no i tutaj mieliśmy największy, jeśli chodzi o to, o całość tego wyzwania. Ale żaden problem, moi drodzy, wytłumaczę wam pokrótce, nie będę tego pokazywał teraz na przykładzie swoich tutaj portfeli, ale wytłumaczę wam pokrótce, jak to tutaj zrobić. No i do tego oprócz Keplera standardowo, aczkolwiek dajcie mi chwilę, może po prostu zrobię to na innym portfelu i wam po prostu to pokażę. Także sekunda, zmienię sobie tylko portfele i do was wracam. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem, w tej chwili jestem na portfelu jakimś Tomek, ale stworzymy sobie nowy na potrzeby tego wideo, żeby pokazać wam krok po kroku, jak to tutaj zrobić. Więc to, jeśli macie już właśnie portfel na Keplerze, macie zapewne swoje backup phrase. Ja za chwilę wam pokażę, o które backup phrase tutaj chodzi, więc klikamy sobie create new account i tutaj macie 12 words bądź 24 words, czyli 12 słów bądź 24 słów, czyli mnemonic seed. No i za ich pomocą teraz czytujemy sobie konto do Metamaska, no aczkolwiek żeby to zrobić musicie sobie wziąć Metamaska na jakiejś nowej przeglądarce, czyli po prostu odpalić sobie go na Firefoxie bądź po prostu na Brave'ie, jeśli nie używacie. To wtedy sobie takie konto zczytacie za pomocą funkcji import. Ja to mam jakieś powiadomienia z innych stron, więc sobie je w tej chwili wyłączę. Aczkolwiek wtedy klikacie sobie importuj konto i importujecie za pomocą mnemonic seed. Bo w tej chwili, jeśli chcecie już zaimportować konto do obecnie używającego konta na Metamasku, gdzie macie kilka portfeli, no to musicie użyć private key, czyli klucza prywatnego. A takiego z kolei nie dostaniecie właśnie, kiedy tworzycie konto na Kepler. Więc żeby go też uzyskać, no to najlepiej sobie właśnie na Firefoxie, bądź na Brave'ie, bądź na telefonie bezpośrednio zainstalować Metamaska i tam, gdzie go oczywiście nie macie, wtedy zaimportować konto nowe do Metamaska za pomocą mnemonic seed, czyli tej frazy, którą mamy tutaj przy Keplerze. No i w momencie, kiedy macie już zimportowane, no to wtedy już na Metamasku, bezpośrednio na tym urządzeniu, gdzie zrobiliście, bądź na tej przeglądarce, bądź jeśli chcecie ją używać na tej przeglądarce, gdzie resztę kont z Metamaska, to oczywiście ściągacie sobie tutaj w szczegółach konta, macie tam w opcjach zaawansowane. Zresztą pokażę wam, w którym miejscu to zrobić, żebyście mieli też ułatwienie. Klikamy sobie te trzy kropki, klikamy sobie szczegóły konta, to jest oczywiście na komputerze. I mamy tutaj adres i mamy też eksportuj klucz prywatny. No i w tym momencie wpisujemy swoje hasło do Metamaska i wyskakuje nam klucz prywatny, który eksportujemy sobie do wygodnie wybranej nam przeglądarki bądź urządzenia. I w tym momencie mam już konto z Kepler na Metamasku. No i wtedy pozostaje nam, moi drodzy, połączyć się z platformą APP Diffusion. Link oczywiście do tej platformy znajdziecie w opisie tego wideo. Połączyć nasze konto Metamaska, które zaimportowaliśmy. O, niech będzie na przykład to konto, gdzie mam 0.42 SMOS, coś tam zostało. I robimy jakąkolwiek transakcję, czyli na przykład na 0.3 FMOS-a zamieniamy na USDC, klikamy sobie swap, potwierdzamy ten swap i później możecie z powrotem sobie odczynić ten swap, bądź go zostawić, więc to już tylko wasza dobrowolna tutaj wola. No i klikamy sobie potwierdź i w tej chwili, moi drodzy, mamy już tą transakcję tutaj dokonaną, więc o to chodzi w tym ostatnim zadaniu, żeby dokonać jakiejkolwiek transakcji na jakiejkolwiek platformie. Ja do tego celu wybrałem sobie Diffusion. Czy chcecie sobie wybrać tą platformę, czy też inną, no to już tylko od was tutaj
zależy. No i za pierwszym razem, jak będziecie tutaj klikać Connect Wallet na platformie Diffusion, zaproponuję Wam też tutaj sieć Ofmos, kiedy ją tutaj wybierzecie. Wtedy wystarczy ją tutaj już dodać bezpośrednio do MetaMaska i będziecie się już poruszać na tym samym łańcuchu, na którym właśnie działaliście na stronach Ofmos, tutaj tylko z portfelem Kepler. Także moi drodzy, mega proste. Ja osobiście sprzedałem część dropa Ofmos, ponieważ miałem go na 4 portfelach na MetaMasku plus na jednym większym po prostu portfelu na Kepler, więc troszkę sobie tutaj sprzedałem też przy tych spadkach. Resztę sobie zostawiłem na stakingu, więc tak czy inaczej część mam już skeszowane w razie dalszych spadków, część mam zostawione na stakingu w razie dalszych wzrostów, więc jestem tutaj zabezpieczony i zadowolony w obych dwóch przypadkach, czy by szło dalej w dół, czy by szło dalej w górę. No to jest najlepsza perspektywa, jaką możecie mieć właśnie w przypadku każdej kryptowalut, czyli być zadowolonym w obydwu przypadkach, czyli skeszowaliście już trochę, jesteście zadowoleni, jest fajnie, jak pójdzie w dół, no to trudno, a jeśli pójdzie dalej w górę, no to dalej macie część właśnie tych tutaj Ofmosów, dalej stykujecie, więc dalej będą Wam przybywały, więc też będziecie tutaj w tym przypadku szczęśliwi. Dobra, także moi drodzy, to wszystko jeśli chodzi o Ofmos. Macie już kompletną instrukcję we wszystkich moich wideo, jak odebrać właśnie wszystkie 4 tutaj airdropy. Także pamiętajcie jeszcze o subskrypcji mojego kanału, o kliknięciu dzwoneczka, co by dostawać wszystkie powiadomienia o nowych wideo, oraz łapce w górę i komentarzu pod tym odcinkiem. Trzymajcie się, na razie.